Siema ludzie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Euro Truck Simulator 2. Ja jestem Krzychu Zolt i właśnie sobie będziemy grać w Euro Truck Simulator 2. Nie wiem, czy u mnie jest cofnął do garażu, ale już mniejsza o to. Dobra, bierzemy sobie na szybko jakąś przyczepkę. Naczepkę się znaczy. Oj. Furgon, to jest moja. Dobra, to jest moja. To sobie ją weźmiemy. Użyj. Tak. Dobra. Teraz sobie wychodzimy. Wpadnijcie na kanał do Wario 96 Games oraz do Korpensa. Mają bardzo fajne filmy. A nie zapomnijcie o zostawieniu oczywiście łapki, góry oraz subika na moim kanale. Tak, i dzisiaj możliwe, że będzie jeszcze odcinek z Scrum Mechanika. Możliwe, nie mówię, że będzie. O! Ohoho! Ale w Poznaniu nie ma pewnie tego. Co ja bym chciał? Jakiś skażony materiał. No! Sorbet chemiczny. Sorbet. Wiecie co? Ja się pojadę naprawić i się przekimam na szybko. No. Też tak na szybciorku. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra. Ja już czekam z niecierpliwością na wersję 1.35. Podobno ma być ta nowa Renault dodana, Niemce ulepszone, powiększone, czy jakoś tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Także no, teraz lecimy się przekimać szybko. A w Scrum Mechaniku z odcinka by mogło być to, żebyśmy ewentualnie budowali jakieś auto. Także no. Także to taki spoilerek będzie tutaj. W sobotę chciałem zrobić live'ika, ale z powodów technicznych nie mogłem. Także na razie live'ików nie będzie. Pojawią się je na pewno, ale nie wiem kiedy. Ale gwarantuję wam, że się pojawią. To na pewno, nie? Serwis napraw. Dobra, wszystko naprawione elegancko. Teraz się przekimamy tak na szybciorku. O! No jeszcze muszę wjechać. Nie możesz tu już się zatrzymać? Jarku, no stój już, no już. Może jak się przekinać nie mogę, nie? Jeszcze tego brakowało. Ale nie pokazuje mi żadnego. To miejsce parkingowe jest wolne, nie nic. Nie wiem czemu. Może nie mogę. Już, cicho bądź, cicho mówię. Ojojojojoj. Sobie już uszkodziłem tira. Już, cicho. A, no tu też nie mogę. Dobra, weźmiemy sobie ten sorbet. Nie wiem, czemu to jest sorbet chemiczny. Co tu takiego jest? Skażone materiały. Śmietniki na pewno. Śmietniki na pewno są skażone. Nie? Chyba, że coś w tych śmietnikach jest. To benzyna rozumie. To reszta rozumie, ale śmietnik? Dziwne. Śmietnik jest dziwny. To bardzo. Fajnie, teraz mam te trasy po 34 tysiące. No coś dziwnego. Coś dziwnego normalnie, no. A były po 43 miliony. No. Dobra, przynajmniej krótsze są jakieś. O, do Szczecina sobie polecimy. Dobra, może to przez te, może to jakiś mod to powodował, że to były takie duże traski. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze raz nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra. Kogutki trzeba będzie włączyć, bo to jest niebezpieczny materiał. To 6 minut jeszcze trzeba podjechać pod to. To na szybciorku się podjedzie i... Kurczę, jakbym czasem był cicho, nic nie mówił, to muszę pomyśleć, co mam mówić, nie? Także łapkę w górę, nie zapomnij zostawić jeszcze raz subika i... Do końca miesiąca, powtarzam, chciałbym mieć 10 subów. Wiem, że się nie uda, no ale mam już 7, 3 brakuje, nie? Także no. Dobra, a my
w następnym, wiem, że mówiłem, że będzie już kończenie, ale no, jeszcze sobie przez kilka odcinków pogramy jeszcze sobie na tym profilu, a potem już zaczniemy sobie na nowym. Także no, bo chciałbym właśnie sobie kupić Scania S. Oj. No i teraz mam właśnie milion pieniędzy, a miałem jakieś 800 coś. Dobra, no ale to chyba jakiś modzik to powodował i się usunęły pieniążki. Ale przykro, no, ale przykro, przyjmij zlecenie. Usunęły się pieniążki, to źle. Źle, bardzo źle, to źle. Nie, szkoda, że nie ma takiej jakby naczepy, beczki. Nie? Żeby była własna naczepa, ale beczka. Dobra, kogurtki, co to jest? Jest jakiś kontener i tam to niby jest, ten sorbet chemiczny. Dobra, także kogutki muszą być. To jest, jak chemiczne, to musi być włączone oświetlenie ostrzegawcze, z tego co mi kolega mówi, to no. Dobra, trochę realizmu chociaż się zachowa. Nic? Nic, wymusiłem pewnie. A nie, nic nie jechało to. No nie wymusiłem, a jakby coś jechało, to bym wymusił. No i co? No i no nic. Nic by mi nie zrobili. Nic a nic. Nic a nic. By mnie nie zrobili. Policja jedzie. Proszę, ustawić na 50. 40, dobra, 50, jedziemy. Jedziemy sobie spokojnie za policją, bo nam jeszcze mandat wlepią. Także no, my będziemy sobie jechać tutaj spokojnie. Panowie sobie niech jadą też swoim radiowozem. A my sobie tutaj skręcimy i polecimy zaraz 120. Na razie panom policjantom. Dobrze, wyście tam pojechali. No, to teraz 120 lecimy. Pik, 120, jedziemy, kurczę. Rypać tamtych policjantów. Się liczy normalnie traska. Jakbyście coś słyszeli, to był mój zegarek. Jakieś piknięcie czy coś, to był zegarek mój. No, nie wiem, na kiedy wy ten odcinek zobaczycie. Na 16 albo na 17. A ze Scrum Mechanika? Nie, to ten odcinek będzie 16, 17. 18 na pewno, nie? O 18. Wrócę. O 18 jadę do Krosna. Nie, o 18. O 18 mnie nie ma w domu. I wrócę o 19 gdzieś. Nawet w pół do 8. Kurczę, to dzisiaj chyba nie będzie odcinka ze Scrum Mechanika, bo bym musiał nagrywać zaraz po Eurotracku. A nie mam czasu ten. To dzisiaj będzie tylko odcinek z ETS-a. Bo by ten odcinek się wrzucił do, no to jakieś 20 minut nagrywki, czy to nawet 46, no bo to się auto chwilę buduje. Nie, to za długo i się 2 godziny przetwarza. Nie, to jest za długo. Dobra, także dzisiaj będzie tylko odcinek z ETS-a. No. Jutro nie wiem, jutro cholercia. Jak jutro jest wtorek. Ja na wycieczkę jadę ze szkoły. To jutro, od razu mówię, jutro nie będzie odcinka z Eurotracka i ze serii Polskie Maszyny na Polskim Gospodarstwie. Te Polskie Maszyny na Polskie... Może Gospodarstwie. Na Polskiej Mapie. Te, właśnie ta seria Polskie Maszyny na Polskiej Mapie będą... Będzie w czwartek albo w piątek, jak we wtorek tego nie będzie. A w środę będzie normalnie odcinek z... serii już, która ma nazwę, seria będzie się nazywać, dziękuję właśnie widzowi o niku Rolnik, wpadnijcie do niego również na kanał, normalnie piszecie Rolnik, on ma taką ikonkę z dojczwarem i siewnikiem Amazona z 13 farminga. I możecie sobie tam do niego wpaść, zostawcie mu subka, właśnie wymyślił nazwę na tą serię. I seria będzie się nazywać Od New Hollanda do Case'a. Także bardzo dziękuję temu widzowi. Bardzo, bardzo. Także no. My sobie jademy. 120. No, autobusik wyprzedzamy.
Proszę bardzo, na autobus. Jedź sobie te 80 na godzinę, czy ile ty tam jedziesz. Dobra, ale lecimy, lecimy, lecimy. O, stacja, ale ja. Paliwka dużo! Oj, abym przydzwonił w niego. Te tiry, ten trafik w ETS-ie jest tak niemrawy raz. Raz jedzie, raz nie jedzie normalnie. Dziwny ten trafik tutaj jest. Także no. Ale my sobie skończymy tą traskę. O, 112 już na godzinkę. Także no. Także. Sobie polecimy. Będę zmieniał tira na Scania S. S albo R, jeszcze nie wiem. Ale chyba S. Albo R, albo... Kurczę, pokazał wam, bym, ale nie mogę, bo jestem w trakcie zlecenia. Może pod koniec odcinka wam pokażę. S albo R, bo Streamnaile na pewno... Streamnaile mi się nie podoba w ogóle, nie? To Scania Streamnaile. Nie wiem właśnie, albo S, albo R będzie. Łoj! No i będziemy stać teraz za nim. Albo nie. O, też! Mercedes! Ale też Mercedes w sumie. To ja mam też, ale na widok mojego domu mina zbladła. O. Dobra, wyprzecimy go sobie na podwójne ciągłe, ale no. Nic nie będzie. Nie, ale tu są bramki. Jajku. Dobra, to się chwilę zanim powleczemy. Jak tam, czy jedzie? Lusterku? Nie widzę. Nie. Dobra. Jeszcze F4 na przykład. Cyk, cyk. O, żeby to się odpaliły. Kurczę, przyświecę ci w naczepę i co mi zrobisz? Nic. Zaraz go tam dojedziemy. O. Gdzie pojedziesz? A, dobrze. Dobrze, że tu dzień, nie ja. Bo bym się wlógł i wlógł za tobą. Żeby było przekichane. Wtedy. No, wtedy by było przekichane. Ale no, nie jest na szczęście przekichane. Ale mogłoby być. Z tym się trzeba liczyć. Także no, dobra. Już sobie kończymy. Teraz jeszcze 2 godziny 33 minuty. 32 w sumie. W sumie 32. Łoj. Ojejku, ale bym wjechał w to coś. Ale bym wjechał normalnie. Wjechałbym tak, jak nie powiem co. By było wjechane jak normalnie. Tir by był rozwalony. No. Oj. Co się stało? Coś się stanęło. Oj. Dobra, chyba jakiś laczek był i. Ale już jestem. Dobra, jedziemy, jedziemy sobie. Także no, ojej. Dobra, jeszcze 2 godziny 14 minut. Sobie skończymy traskę. Dobra, ja sobie ustawiam ten pomysł 120. Tego tutaj wyprzedzamy. Brawo, by była czołówka. Dobrze, że nie ten wypadek, jak był w tej nowej wsi, co się cysterna z paliwem wywróciła. O, tam to było dopiero. Kierowca z cysterny podobno nie żyje, a ten z osobówki jest w krytycznym stanie w szpitalu, z tego co na internecie czytałem. O. Także, przykra sprawa. Przykra sprawa, bardzo przykra. No czemu ja sobie nacisnę hamulec? Dobra, tam ktoś jedzie tutaj. Ło. To jest taka mini systemka. Dlaczego, że światła nie pomogła durna policjo? No ja ci mrugam, a to... No sobie tutaj długie sobie mogę włączyć.
Takie długie sobie można włączyć i jechać. Ale są, żeby innych nie oślepiło, ale w sumie nic nie jedzie na razie. To. Także no. 68 kilosów jeszcze. Oj, coś jechało. O, coś przed nami, jakiś tir. Proszę. O, tutaj pyk, pyk. A nie, to jest w sumie też ta mini cysterna. Dobra, wyprzedzam cię. Wyprzedzam cię. Ojej. 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 Dobra. O mały włos i by było stuknięcie z polis. Z polis. Dobrze, że sobie wykroczyłem. Nic sobie nie wyłączyłem ograniczeń, tylko nic sobie nie włączyłem. No i musiałem się wygnać, no. Musiałem. Dobra. To już wam powiem. Wykroczyłem sobie ograniczenia drogowe, dlatego nie dostaję mandatu. No, kumato. Dobra, przyspieszymy sobie trochę tą traskę. No. Tak, na szybciorku sobie ją przyspieszymy. Przykład i tira naprawimy. O, cyk. Serwis. 90 tysięcy napraw, konfiguracja. W sumie ja ci już nie mogę nic skonfigurować, także no. Tu jest to. O, ja wiem, co ci dam. To w sumie ci mogę skonfigurować. To ci dam. To. Tu musisz mieć Mercedesiku. Jajku, jak ja sobie mody wyłączę. Słabo trochę. Dobra, zatwierdź. Cyk. Dobra. Dobra. O, 6 minut. Kończę, będziemy już sobie kończyć odcinek, także no. Tu. Oj. Zahaczy. Dobra, przeszło. Kogutki. To jest substancja niebezpieczna podobno. Także no. Sobie lecimy. Oj, dobra. Ale by był słupek zaliczony. Dobra, także sobie kończymy tą traskę. O! Cyk. I stój. O! Dobra. Kierunkowskaz. Enter. Już nie chcę. No i git. Dobra, także w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Także na razie, cześć!